Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Okej, dowiedziałem się, gdzie jest ten barak, konkretnie jest gdzieś tutaj schowany, gdzieś się mieści w ogóle na tym podwórzu, tylko wystarczy go namierzyć, no a później, wiadomo, znaleźć safe i zabrać sobie zawartość. Co jest tutaj? Zobaczmy. Remedium, pięknie. Sakiewka. Lista uprowadzonych. Na dzieci sprowadzone na farmę Godfreya. Przedział racji. Brama na tylnym podwórzu. Okej. Okay. Powiastka dla dzieci. Okej. Okay. Chlebek. Takie lalki można w tych wyzwaniach zbierać, z tego co wiem. Już dwie takie znalazłem. Jest chyba ich 10, bo jest 10 wyzwań. Zakładam, że na każdym wyzwaniu jest jedna lalka do znalezienia. Dobra, i pusto jest. Tego, nie? Wychodzę stąd. Patrzę, co jest dalej. Za większą ilością typiarzy, oczywiście. Chodź tu! Jezu, w ostatniej chwili go złapałem! Tego nikt raczej nie znajdzie. Też pusto. Tutaj do doków. Okej, czyli ja muszę iść do doków jeszcze, żebyś do Samuela. Ale nie, 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 nie. Chociaż, czekaj, zobaczmy. Otwórz zamek. Otwórz. Okej, dobra. To nie jest osobna lokacja, to jest normalnie przejście. Co jest bliżej? Runa. I amulet. Gdzieś tutaj, dobra. Seriously? Ludzie, no błagam. A tam jest jeszcze gdzieś. Tu muszę wejść, dobra. Okej. Dobra. Zauważyłem tej pułapki, ale dziwo? Albo nic się nie stało, albo ja po prostu nie obrywałem. Oczywiście. Żeby nie było za łatwo, co? Amulet jest tutaj, już go widać nawet, bez tego serca. No, bierzesz go stąd, czy nie? Więcej narzędzi. Trevor będzie potrzebowali kolejnej dostawy narzędzi do niszczenia tych przeklętych kościennych amuletów, chociaż w zeszłym miesiącu udało nam się złamać ponad tuzin z nich, coraz więcej przybywa z całego Crystalu, a te rzeczy są niezwykle wytrzymałe, napisano Edgar. No jak to jest z kości wieloryba, to ja się nie dziwię. A Jezu, tu jest! Na dole. Dobra. Denerwujący cel się nazywa ten amulecik. Zobaczmy. Wrogowie mają niewielką szansę na zbudowanie z broni palnej. No to już mam coś takiego. Gdzieś to było tutaj niżej. No właśnie, szybki unik. Wrogowie... A nie, dobra, nie. Tu jest częściej pudłują, a tutaj mają niewielką szansę na zbudowanie. A dobra, ale tu jest tylko z broni palnej, a tu jest z broni palnej i ogólnie z... też z kusz. Czyli też będą mieli kusza.
jest jakoś tych amuletów. Dobra, nie wiem, czy to już było, ale... Nie było. Dobra, no to pokazałem wam całe, bo muszę poczytać. Na górę! Dobra. Dobra, to jest wygodne akurat w używaniu tego mignięcia. A teraz dałem się zrobić... Teraz się załatwiłem jak totalny idiota. No ale od czego są eliksiry z kołowa, prawda? Wreszcie będę mógł jakiś zgarnąć po drodze. To z drugiej strony mogłem tego w ogóle nie używać i po prostu liczyć na to, że znajdę jakieś jedzenie. No ale... Już tam trudno. What? What? Spadłem z takiej wysokości, nic mi się nie stało? Naprawdę? Oczywiście. O, uwaga, gdzie to będzie, no? No tak, to jest dopiero przed tą gadką z nim. You appeared as if from nowhere. We would both be dead if not for you. We are forever in your debt. I cannot thank you enough. I must get my sister to safety. But first, I may know of a way to thank you. There's a safe in the bunkhouse. The combination is 203. Take what you want and good luck. Dziękuję. Okej, okay, widzimy się już po cięciu tutaj. Uwaga, zdarza się dość intrygująca rzecz. Mianowicie, kiedy zebrałem amulet po raz kolejny, miałem inną premię, jeśli chodzi o to, co ten amulet daje. Bo wcześniej było to, że częściej, że miałem szansę na spudłowanie. Teraz jest szybsza regeneracja many, którą mam w sobie aktualnie założoną, bo to jest akurat rzecz bardzo dobra. Runa jest tam w środku. Dobra, ostatni amulet jest tam. Pytanie, czy to jest ostatnia runa w tym poziomie. No. Okej, okay. Nikt tego nie usłyszał, no to dla mnie akurat spoko. Plus gościu mi zrobił przejście tak totalnie na ten chillu. To co? Jakiś warsztat. Zobaczmy. Tak, ostatnia runa na poziomie.
Okej, okay. Jeszcze dwie runy i zakrzywienie i zatrzymanie czasu jest moje. Pozytywka rewidenta. Okej, okay, trochę się cykam to użyć. Pozytywka. Rewidencie Humphrey, zostawiłem egzemplarz prastarej muzyki, abyś mógł się zapoznać z pryncypiami, jakie stosuję w najnowszej wariacji urządzenia Holgera, albo pozytywce, jak zwolnią ludzie. Jak powinieneś wiedzieć, urządzenie wytwarza harmonie, które neutralizują heretyckie energie, czy też magię, dzięki równoważącym zasadom matematycznym. Przeczytaj książkę, a potem przyjrzyj, przydaj się, znajdując jakieś obiekty, na których można to przetestować. Bla, 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 bla. Okej, okay, dobra, robię zapis. Po pierwsze, bo nie chce mi się jeszcze raz latać znowu całej tej trasy. Ja sobie zrobię drugi zapis, tak na wszelki wypadek. Po drugie, czy ta seria mi zacznie zużywać manę? Kurde, faktycznie. Dobra, ale no nie chcę mieć, nie jak długo będzie to działać, więc wolę to stawić w nieużyty sposób, więc posłuchajmy tego. We cannot doubt the effectiveness of Holger's device or the mathematics. Wybuchające brytany, co? The beauty of the music itself. We've seen it in action against the forbidden practices too many times to deny it. But the question no one wishes to ask is the incantation itself black magic? The boxes are priceless, but what's inside? Humphrey, czy mógłbyś dopilnować, by został zainstalowany zawór w tym małym składzie przy dokach załadunkowych? Ludzie marudzą o tym już chyba od miesięcy, jakby coś wartościowego czekało po drugiej stronie tych drzwi, które ten zawór ma otwierać. Rozwiązuj za mnie takie problemy, a może staniesz czeladnikiem. Dobra, gdzie mam to zanieść? O kurde, ile to jest rzeczy, ile to jest rzeczy! Biorę wszystko! No, czytaj to. Dobra. Zabieraj to. Dobra, tu oczywiście nie będzie do tego. Żadnej tej. O kurde. Gdzie mogę w takim razie zanieść ten zawór? Te bełty. Strzegęcej nie wezmę. Sakiewka. Eliksir, dobra, eliksir mogę sobie wykręć. Już do warsztatu. Otwarto. Tutaj nic. Granat, ale nie mogę mieć więcej. Tu bym mógł ja ewentualnie poćwiczyć chyba celność. Ale widać, mogę też uzupełnić bełty do kuszy. Bo ci debile tego nie zamierzają, tutaj widzę. Pozbierać. No ale kurde. To rzekać nie zamierzam. O jest! Bankhaus, to jest chyba to, o czym gościu wspominał z tym sejfem. Dobra, zobaczmy jeszcze raz tę notkę. Zawór do wymiany. Mały skład przy dokach załadunkowych. Okej. Okay. Huh? Jezu, jak to by się zjebało, to bym się wkurwił, nie? Zabieraj go. On też, ten też mógł już do warsztatu. Nie no, zajebisty jest ten amulet, no kurde! Przecież mu się momentalnie oznawia! O tu ile pism. Ostrzeżenie. Sknijmy za tobą. Jakieś listy do różnych ludzi. Zeszła noc. Ostatnie ostrzeżenie. O, od samego Campbella. A tutaj też mogłem chyba o tym pięknie przeczytać, no ale... usłyszałem o nim wcześniej. Że nic nie ma. Dobra.
A nie, Jezu Boże, co ja gadam za głupotę, że Bankhouse to jest ten. Jezu, myślę, że mnie ktoś zauważył. Znaczy nie, dobra, okej, jednak tak, jest tutaj ten kot. Kurwa, tutaj... Co za idiota dostał karteczkę z kodem pod tym. 2, 0, 3. Sokołowa eliksir. Niestety tego nie zabiorę. Strzałki sypiące to akurat bardzo dobra rzecz. Okej, teraz to się zląkłem i to porządnie. Jezus, jak mnie nie zauważyli w ogóle? Czarnictwo. Dygnopis. Trzy wersje tu widzę były. Czego? Dobra, to zostawię otwarte, to remedium widzieć. No. Młody książę Stevie. To też chyba było. Kolejne bełty. Więc poza tym. Dobra, teraz pytanie moje. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten zawód do użycia? Może tam. Nie tu. Definitywnie nie tu. No i proszę, bełtu mam już maksymalną ilość, czyli 30 sztuk. Okej. Okay. Jeśli będę mógł sprzedawać te bełty później, no to z wielką chęcią będę się ich na bieżąco pozbywał. Znaczy mam takie z tyłu głowy przeświadczenie, że chyba jednak nie będzie aż tak łatwo. A, w środku pewnie. Dobra, jolo. A kurde, to jest metal. Ej, oni są głusi czy co? Zaraz, tutaj jest ich mało. Szczurów w sensie. Co jest tutaj? Kolejne duchowe remedium. Więcej bełtów. Teraz w sumie zobaczmy, czy jeden bełt może skasować szczura? Oczywiście. I jest do odzyskania. Okej, czyli jest to jakaś ta alternatywa, żeby się pozbywać szczurów. Z tymi bełtami. Wiadomo, trochę to zejdzie, dopóki nie ulepszę sobie przeładowania. No, ale jest to zawsze, jak mówię, alternatywa, która powinna mnie kosztować mniej czasu. Dobra, da się tu wejść jakoś bez używania opętania, bo nie chciałbym teraz zużywać trzech run, żeby się tego nauczyć. Zobaczmy, czy od tej strony... A dobra, to jest woda, Jesus! Cześć, Samuel. Za zimno na kąpiel, no. Hey, Corvo. It's Samuel. I'm here. Widzę cię, stary. Że nie o to mi chodziło. Dobra, to jest łańcuch. Właśnie na niego. Bo ja tam jeszcze nie skończyłem, jeśli chodzi o tego.
jeśli chodzi o ten amulecik. Ja chcę wyczyścić tę mapę w 100%. No może tak w 100%, ale no takie ważniejsze rzeczy i większa ilość gotówki, jaką jestem w stanie znaleźć, to z chęcią chcę znaleźć. Wiadomo, żeby zdobyć 100%, no to potrzebuję jakiegoś poradnika. Gdzie iść, jak iść, dokąd iść, kiedy iść. To niestety... Au. Okej, no alternatywą, jaką widzę, to jest po prostu rzucić granatem w tamto miejsce. Pytanie, czy to faktycznie zadziała. Bo raczej nie mogę tego rozbić po prostu ostrzem, nie? No nie, to jest skała, czy skała, kamień po prostu. Dobra, zapis w razie W. No i zobaczmy, czy granat zda egzamin. Ile granat maksymalnie. Nie. Ale oczywiście przyciągnął niechcianą uwagę, czyli... Niestety, żeby zdobyć ten amulet, no to muszę wykorzystać tego. Opętanie. Szkoda. Liczę, że już w kolejnej misji na początku sobie ulepszę zakrzywienie czasu, no ale niestety nie. No ale myślę, 5 minut na spokojnie znajdziemy. Zbierzemy opętanie. Naciśnij lewy trigger, aby na krótko fizycznie zespolić się z ciałem dowolnego zwierzęcia. Możesz zakończyć opętanie, naciskając ponownie lewy trigger. Jeśli twój nosiciel zginie, spotka cię ten sam los. Małe zwierzęta nie przetrwają procesu opętania. Na poziomie drugim możesz także opętywać ludzi. Znajdując się wewnątrz ciała innego człowieka, jesteś zbyt niezdarny, by robić cokolwiek poza prostymi działaniami, takimi jak otwieranie drzwi lub noszenie przedmiotów. Dobra, w razie W mam też save'a, więc będę mógł przetestować ewentualnie. Czy jest tutaj ten? No. Zobaczmy, czy jest to jakieś dojście inne, faktycznie. A kurde, jest! Dobra, czyli jednak nie muszę kupować opętania. Dobra. Dobra, zakończ to. Zobaczmy, co się tutaj w sumie co się dodało. Kaprys losu. Bardzo rzadko mikstura daje ci pełną manę. No, to jest ciekawe. Ale właśnie, to jest zaznaczone, że bardzo rzadko. Ale dobra, to za chwilę. O ty, czekaj, czy do tego nie muszę dać tej? Czy ja do tego nie muszę dać właśnie... Okej, dobra, jestem w stanie tutaj wejść bez tego. Ale dobra, czy to nie jest to miejsce, gdzie ja muszę dać ten? Czekaj. Nie autosave, Jesus. Tutaj, ten mój manualny zapis chcę. Czy jestem w stanie dać tamtego? Znaczy wróć dać. Czy to nie jest właśnie to miejsce, gdzie mam dać... Gdzie mam dać właśnie ten... Ten zawór? Jap! To jest dokładnie to miejsce. Dobra. Czyli nawet nie muszę iść od drugiej strony. Chociaż w sumie dobra, pójdę, bo w sumie to jest nawet, bo to jest... Mniej zachodu mi to steguje. Po prostu zejdę tutaj. No i rozwalę sobie to mikre zabezpieczenie. No i ładnie. Zobaczmy. Kryjówka. 15 dzień miesiąca drewna. Udało mi się wykraść jeden z amuletów, które rozbijali w magazynie A. Rozbijali je. Takie piękne i potężne przedmioty. Moi bracia nie mają o tym pojęcia. Ale nigdy mnie tu nie znajdą. Tutaj nikt nie przychodzi. Mogę zamurować drzwi i nigdy mnie nie znajdą. To wszystko moje. No i... Po co czy to było? Zobaczmy. A proszę, i tak mamy kaprys losu. Pięknie.
Dobra, regeneruję mana szybciej, to chcę. O, zamiast tego, zamiast mocnego ducha, weźmy sobie to. Rzadko będzie ta pełna mana, ale jak już będzie, to będzie na full. Odmieniec. Tutaj nie wiem, czy to już nie było. Nie, to jest coś nowego. Wezwanie sfer. To też coś nowego. Okej, coś jeszcze? No wszystko. A tutaj jeszcze jest. Sakiewka. No i dobra. Teraz to już naprawdę wszystko. Pikawa niczego nie wykrywa, tak więc... Juhu! Okej, to było trochę dziwne, nie powiem, no ale... Nie ma co. Siema, Samuel. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Oj, jestem. Załatwiłem wszystko, co chciałem. Na bynajmniej wszystko. Tak myślę, że wszystko, ale to za chwilę się dowiemy na podsumowaniu. Zabierz mnie do pubu. Okej, let's go. I zobaczmy. Znalezione monety. 2300 na... CO?! 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 Gdzie jest pozostałe 1400 monet?! No wy chyba żarty stroicie! Okej, nikt nie został zabity, nigdy nie wykryte to akurat mi aż tak niepotrzebne. Znalezione martwo nieprzytomne, no nieprzytomne, 9 znaleziono nieprzytomnych. Pomoc babuni, zbieracz uratowany, Campbell napiętnowanego heretyk, kapitan Carnot ocalony i Elsa ocalona przed gorliwymi heretykami. Pięknie. Ale okej, wszystkie runy, wszystkie amulety, kapliczki i... dobra, w sumie jak wszystkie runy znajdziemy, to te kapliczki z bomby znajdujemy. Zazwyczaj. I znaleziono obraz sokołowa też jeden. Ale tu! Gdzie jest pozostałe 1400 monet? Chyba se żartujecie ze mnie w tym momencie. Problemy rewidentów. Martin jest w drodze, by dołączyć do lojalistów, a los Campbella wywołał zamieszanie wśród rewidentów. Odszyfrowanie dziennika nad rewidenta może ujawnić ogromną liczbę sekretów, w szczególności miejsca pobytu prawowitej dziedziczki tronu, Emily Caldwell. Ale poważnie, gdzie jest te prawie 1500 monet? No, come on! Admiral Havelock and Lord Pendleton are in the courtyard. I expect they'll want to congratulate you. He's alive. Thank you, Corvo. Thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Ojciec, sprzedana za stówę. Ja jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. If this is going to work, we have to take down the Lord Regent and all of his key allies. You know that. Yes. Hopefully the High Overseer is the first step along that path. And we must find a girl. Emma. Poor thing. Who knows what her mind is like being there when her mother was killed. I'd imagine the daughter of an Empress is tougher than you think. Hmm. Quite right. In any case, we won't get the Lord Regent until we weaken his base. All the pieces are in play. He controls the city watch. Through Campbell, he had the religious faction. Someone is funding the military, and he currently has a majority in parliament. Yes, I'm aware of that. My brothers control the voting bloc for my family. I'm very much aware of that. You did it! Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwell can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne.
We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Jeszcze nie. Pójdziemy samemu spać, nie? Ale najpierw zajrzymy oczywiście dopiero, bo mamy co nieco do upgrade'ów. Sailors tell tales of monsters far out to sea. But I'll tell you, there's strange things in this river no one talks about. Lights in the water, late at night. I've seen faces too. Czyżby jakieś krótkie spotkanie z pustką? There is something to you, isn't there? You went and spanked the High Overseer in his own house. I hope the tools I designed for you function to your satisfaction. The fact that I am standing here and talking to you affirms that this is true, in several ways. Can I be of service to you? Oj, możesz. Optyka maski 2. Dobra, najpierw plany. Czyli tak, przeładowanie kuszy, tak. I celność kuszy też chcę. Ulepszenie pistoletu umożliwia... ogólnie wykupowywanie upgrade'ów. Weźmy to. Wydaje się ulepszę tak krot pikuś. Celność pistoletu, przeładowanie pistoletu i tak dalej, i tak dalej. Optyka maski. Dobra, na jedną rzecz jeszcze mnie tylko stać. Dobra, na razie więcej kościennych amuletów nie muszę mieć. Ale maskę z chęcią sobie ulepszę. Dobra, na razie nie mam na razie po co kupować rzeczy, nie? Ale dalej ta runa mnie intryguje. Czy te 500 sztuk to jest za jedną runę? Czy za kilka run naraz? Znaczy, wróć, czy to jest jedna runa tylko? Czy to jest właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, po kilka użyć, nie? Dobra. Czas się przespać. Nie, ale Jezu, dajcie mi replikę tego ostrza, naprawdę. Ja bym tak chciał je mieć. To jest zajebiste, jak to się tak składa. Dobra, i pytanie. Czy mamy od razu następny dzień, czy może jednak znowu pogadamy sobie z odmieńcem? Dowiedz się o płaczkach, coś tam było. Okej, nie, jest normalnie. Normalnie jesteśmy w świecie rzeczywistym, powiedzmy. Normalnie w naszym świecie. O, to jest najlepiej chyba określone. To spoko. Zagadajmy jeszcze a propos tych płaczków, bo mówię, nie chcę od razu misji rozpoczynać kolejnej, ale możemy sobie... Not as a patron, mind you. I designed some specialized devices for them. I kept the blueprints, if anyone is curious. Don't. I brought you tea as a courtesy to a colleague. I won't make that mistake in the future. I'm sorry, I only thought... Never mind what I thought. Thank you for the tea. I have to get back to the Admiral. He has news for me. Ciekawa jaką. Oj, tutaj coś ogarniemy, widzę. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating.
Just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Mam już kilka takich bełtów, więc nie ma co się martwić. Zobaczmy. Dobra, tam są nasi chyba. A, i to jest tutaj. Okej. Okay. Mam jakiegoś, mam tego płaczka całego. I to nie jednego widzę. Pipie, dobrze, ty się dobrze... Gdzie? Dobrze czujesz, chłopie? Proszę, faktycznie były to płaczki. To w sumie pytanie, co one takiego robią? Zostaw płaczki w kanałach i złóż raport. Dobra. To jazda. Dobra, może lepiej te drzwi zamknijmy, żeby się przypadkiem nie przedostały w niechciane miejsce. You went down there in the sewers? I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Okay. Dust here, dust there. Feels like the whole world is dusty. Intrygujące. Dobra, wykimy sobie jeszcze jednego takiego. Ah, hello, Corvo. Cursed weepers. Roaming all over the city. This movement will have a cost. For some of us, it will be very high. I wonder, Corvo, do you have brothers somewhere? You left your family on Cirkonos to come here for the Empress, didn't you? There will be lasting consequences when this is all said and done. Make no mistake about that. Okej, warto wiedzieć, że jak przegadamy wszystkie tematy, to znika opcja pogadania z kimś. Dobra, prowadźcie mnie w najnowszą misję. Corvo, I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Dobra. To jest Samuel. No, Pendleton był akurat na zewnątrz.
Ciekawe, czy on coś dodatkowo powie. A propos tej misji. Corvo, a moment, if I may. Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Okej, zakładam, że to na Teo, na tą opcję też będzie jakaś. Dobra, zakładam. Jak mówiłem, są takie opcje, żeby zabić i zrobić coś drugiego, ale właśnie ciekawi mnie, jaka opcja będzie tutaj. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Dobra, ruszajmy na miejsce, ale samą misją zajmiemy się w kolejnym odcinku oczywiście. Ulepszona maseczka na twarz. No i lecimy. Dom rozkoszy. Lojaliści uważają, że Emily jest trzymana w Golden Cat przez zepsutych arystokratycznych braci Pendletonów. Ci mężczyźni, bliźniacy są z... O, bliźniacy jeszcze, to ciekawe. Są znienawidzonymi starszymi braćmi Lorda Pendletona i pozostają lojalni wobec tyranicznego Lorda Regenta. Znajdź Emily w Golden Cat i wyeliminuj Lordów Custisa oraz Morgana Pendletonów. I'll get you as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Remember what I told you? If you need a man what knows the ins and outs of this city, especially the gutter side parts, you should find Slackjaw. Watch yourself, though. Dobra. Zobaczymy w takim razie. Ponownie udamy się do destylerni, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored, którym zajmiemy się tą misją fabularną. O, a tu już widzę tą wieżę strażnicą. Zobaczymy, czy uda się wesprzeć na górę i wyeliminować typa, który ją steruje. Ale jak mówiłem, to dopiero w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!